Święty Alfons Maria de Liguori. Przygotowanie do śmierci. Rozmyślanie dziesiąte. Środki przygotowania się na śmierć. We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie, a nigdy nie zgrzesz. Punkt pierwszy. Wszyscy przyznają, że trzeba kiedyś umrzeć, i to tylko raz, i że nie ma niczego, co miałoby poważniejsze skutki, gdyż od chwili śmierci zależy, czy będzie się na zawsze szczęśliwym, czy nieszczęśliwym. I dalej. Wszyscy wiedzą, że dobra lub zła śmierć zależy od dobrego lub złego życia. Skoro tak, to dlaczego większość chrześcijan żyje tak, jakby nie mieli nigdy umrzeć, albo jakby śmierć, dobra lub zła, była czymś mało ważnym? Żyje się źle, bo się nie myśli o śmierci. We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie, a nigdy nie zgrzeszysz. Trzeba sobie uświadomić, że moment śmierci nie jest czasem właściwym na uregulowanie swoich rachunków, by dobrze zabezpieczyć wieczne zbawienie. A jest ono wielką sprawą. Roztropni tego świata w swoich ziemskich interesach odpowiednio wcześniej podejmują wszelkie środki dla osiągnięcia jakiegoś zysku, zdobycia stanowiska, doprowadzenia do zamierzonego małżeństwa, dla zapewnienia sobie cielesnego zdrowia, nie odwlekają ani na chwilę koniecznych środków zaradczych. Co byś powiedział o kimś, kto mając przed sobą pojedynek lub konkurs o katedrę uniwersytecką, zwlekałby do ostatniej chwili z przygotowaniem się do tego? Czy nie byłby szaleńcem, wódz, który w obliczu grożącego oblężenia twierdzy, dopiero na jego czas odkładałby jej zaopatrzenie w żywność i uzbrojenie? Czyż nie byłby szaleńcem sternik, który odkładałby zaopatrzenie statków kotwice i liny dopiero na czas sztormu? A przecież właśnie kimś takim jest chrześcijanin, który odkłada uporządkowanie swojego sumienia na czas śmierci. Gdy przyjdzie nagle nieszczęście, jak burza, kiedy przyjdzie na was utrapienie i ucisk, wtedy mnie wzywać będą, a nie wysłucham. Będą jeść owoce swojej drogi. Czas śmierci jest właśnie czasem burzy i zamętu. Wtedy grzesznicy wołają do Boga o ratunek, ale nie z powodu prawdziwego nawrócenia, tylko ze strachu przed piekłem, które jest już w zasięgu ich wzroku. Dlatego Bóg ich nie wysłuchuje i dlatego też słusznie będą wówczas spożywać owoce swojego złego życia. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Wtedy nie wystarczy i przyjęcie sakramentów, trzeba bowiem umrzeć w nienawiści do grzechu i w miłości ku Bogu ponad wszystko. A jak znienawidzi grzeszne upodobania ten, kto aż do tej chwili je kochał? Jak ukocha Boga ponad wszystko, skoro aż do tej chwili kochał stworzenia bardziej niż Jego? Pan nazwał głupimi, całkiem słusznie, panny, które chciały przygotowywać swoje lampy do użytku dopiero wtedy, gdy Pan młody już nadchodził. Wszyscy boją się nagłej śmierci, bo wówczas nie ma już czasu na wyrównywanie rachunków. I wszyscy przyznają, że święci to prawdziwi mędrcy, bo byli przygotowani do śmierci, zanim jeszcze ona nadeszła. A my co robimy? Czy chcemy ryzykować przygotowywanie się do dobrej śmierci dopiero wtedy, gdy ona będzie już blisko? Przyznajmy, że byłoby to ryzyko zbyt wielkie. Trzeba więc robić obecnie to, co chcielibyśmy mieć już zrobione w chwili śmierci.
O jakże bolesne będzie wtedy wspomnienie czasu zmarnowanego, a jeszcze bardziej źle wykorzystanego, danego przez Boga na zbieranie sobie zasług, ale ten czas już minął i nigdy nie wróci. Jakim wstrząsem będzie wtedy usłyszenie słów: dalej już nie będziesz mógł włodarzyć. Nie będzie już czasu na pokutowanie, przyjmowanie sakramentów, słuchanie kazań, nawiedzanie Jezusa Chrystusa w kościele, modlitwę. Co się stało, to się stało. Trzeba by na to przytomniejszego umysłu, spokojniejszego czasu, który umożliwiłby rzetelną spowiedź dla rozwiązania jakichś ważnych problemów sumienia i uspokojenia go przez to. Ale takiego czasu już nie będzie. Modlitwa. Ach mój Boże, gdybym umarł w którąś z tych nocy, o których wiesz, gdzie bym się dziś znajdował? Dziękuję Ci za czekanie na mnie i za wszystkie chwile, które tu przeżyłem, choć raczej powinienem był przeżyć je w piekle, począwszy od chwili, w której po raz pierwszy Cię znieważyłem. O, udziel mi światła, bym poznał, jak wielką krzywdę Ci wyrządziłem, tracąc dobrowolnie Twoją łaskę, którą mi wysłużyłeś poprzez ofiarowanie za mnie na krzyżu swego życia. Przebacz mi, mój Jezu, bo z całego serca żałuję tego bardziej niż jakiegokolwiek innego zła, jakie uczyniłem, że Tobą wzgardziłem. Nieskończona dobroci, ufam, że mi już przebaczyłeś. Pomóż mi, mój Zbawicielu, bym Cię już nigdy nie utracił. Ach, mój Panie, gdybym powrócił do obrażania Ciebie po tylu oświeceniach i łaskach, jakie od Ciebie otrzymałem, czyż nie zasłużyłbym na piekło? Nie dopuść do tego przez zasługi swej krwi, którą przelałeś z miłości ku mnie. Użycz mi świętej wytrwałości, daj mi swą miłość. Kocham Cię, najwyższe dobro, i nie chcę przestać Cię kochać aż do śmierci. Mój Boże, miej nade mną litość przez miłość Jezusa Chrystusa. Ty też zmiłuj się nade mną, moja nadziejo Maryjo. Polecaj mnie Bogu. Twojego wstawiennictwa nie odrzuca ten Pan, który tak bardzo Cię kocha. Punkt drugi. A zatem, mój bracie, wobec pewności śmierci, nie zwlekaj z rzuceniem się do stóp ukrzyżowanego. Podziękuj mu za czas, który w swoim miłosierdziu dał ci na uporządkowanie twojego sumienia i zrób przegląd wszystkich uchybień swojej przeszłości, zwłaszcza tych z czasów młodości. Zbadaj, jak wypełniałeś Boże przykazania i swoje obowiązki. Przyjrzyj się towarzystwom, w których bywałeś. Spisz sobie swoje wykroczenia i odpraw spowiedź generalną z całego życia, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Taka spowiedź przyczynia się ogromnie do wprowadzenia życia chrześcijanina na właściwe tory. Wyobraź sobie, że to są już rachunki na wieczność, dlatego uczyń je tak, jakbyś je miał przedstawić samemu najwyższemu sędziemu, Jezusowi Chrystusowi. Usuń z serca wszelkie złe uczucia, wszelką zawziętość. Odrzuć niepokój o cudzą własność, o naruszone dobre imię, o dane zgorszenia. Postanów sobie unikać wszelkich okazji, w których mógłbyś odejść od Boga. A jeśli ci się to wydaje trudne, to zauważ, że w chwili śmierci będziesz to widział jako już niemożliwe. Ale najważniejsze jest tu postanowienie używania w praktyce środków ułatwiających utrzymanie się
w stanie Bożej łaski. Oto one. Codzienna msza święta, rozmyślanie o sprawach ostatecznych, uczęszczanie do spowiedzi i komunii świętej przynajmniej co 8 dni, codzienne nawiedzanie Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej, uczestnictwo w ruchach, stowarzyszeniach religijnych, czytanie duchowe, wieczorny rachunek sumienia, szczególna cześć dla Maryi wraz z sobotnim postem. Przede wszystkim zaś postanów sobie uciekać się często do Boga i Najświętszej Dziewicy, wzywając wiele razy, a zwłaszcza w chwilach pokus, ich imiona. Dzięki tym oto środkom możesz osiągnąć dobrą śmierć, a wraz z nią wieczne zbawienie. Jeśli się na to zdobędziesz, będzie to dla ciebie wielkim znakiem twojego przeznaczenia do nieba. Co się zaś tyczy przeszłości, to miej nadzieję we krwi Jezusa Chrystusa, który obecnie daje ci to duchowe światło, gdyż chce cię zbawić, i zaufaj wstawiennictwu Maryi, która ci to światło wyprasza. O jakże Bóg wspiera człowieka i jakiej siły on nabywa przy takim porządku życia i ufności w Jezusa i Maryję. A zatem, mój czytelniku, nie zwlekaj z oddaniem się całkowicie Bogu, który cię wzywa, i zacznij cieszyć się tym pokojem, którego dotychczas z własnej winy byłeś pozbawiony. A jakiegoż pokoju może człowiek doznać większego niż ten, gdy może sobie wieczorem powiedzieć, kładąc się do snu: jeśli tej nocy przyjdzie śmierć, spodziewam się umrzeć w Bożej łasce. Jakaż to radość słyszeć grzmot piorunów, widzieć trzęsienie ziemi, a mimo to spokojnie oczekiwać śmierci, jeśli Bóg ją dopuści. Modlitwa. Ach mój Panie, jakże ci dziękuję za światło, jakiego mi udzielasz. Tyle razy cię porzucałem, odwracałem się od ciebie, ale ty mnie nie opuściłeś. A gdybyś mnie opuścił, stałbym się ślepy, czyli taki, jakim dawniej w gruncie rzeczy chciałem być. Utwierdziłbym się w swoich grzechach i nie pragnąłbym ani porzucenia ich, ani kochania cię. Teraz jednak czuję wielki ból z tego powodu, że cię znieważałem, i wielkie pragnienie trwania w twojej łasce. Czuję wstręt do tych złych upodobań, które mnie przywiodły do utraty twojej przyjaźni. To zaś wszystko jest łaską, którą mi zsyłasz i która pozwala mi ufać, że chcesz mi przebaczyć i zbawić mnie. Tak więc, ponieważ mimo tak licznych moich grzechów nie opuściłeś mnie i pragniesz mi dać zbawienie, oto ja, Panie, cały oddaję się Tobie. Żałuję ponad wszystko, że Tobą gardziłem, i postanawiam stracić raczej 1000 razy swoje życie niż Twoją łaskę. Kocham Cię, moje najwyższe dobro. Kocham Cię, Jezu, któryś umarł za mnie, i przez moc Twojej krwi ufam, że nie pozwolisz, bym się kiedykolwiek odwrócił od Ciebie. O nie, mój Jezu, nie chcę już Cię utracić. Chcę Cię kochać zawsze, w życiu doczesnym, w śmierci, przez całą wieczność. Strzeż mnie więc nieustannie i pogłębiaj moją miłość ku Tobie. Oto Cię błagam przez Twoje zasługi. Maryjo, moja nadziejo, módl się za mną do Jezusa. Punkt 3. Poza tym trzeba się zawsze starać, aby już teraz pod każdym względem być takim, jakim chciałoby się być w chwili śmierci. Błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz.
Święty Ambroży mówi, że dobrze umierają ci, którzy w czasie śmierci są już umarli wobec świata, to znaczy oderwani wewnętrznie od tych dóbr, od których śmierć oderwie ich siłą. A zatem trzeba już teraz zgodzić się na utratę dóbr materialnych, na oddzielenie od krewnych i od wszystkich spraw tego świata. Jeśli nie zrobimy tego dobrowolnie za życia, będziemy to musieli zrobić pod przymusem w chwili śmierci. Ale wtedy stanie się to największym bólem i niebezpieczeństwem dla wiecznego zbawienia. Dlatego święty Augustyn zauważa, że do spokojnej śmierci może się bardzo przysłużyć załatwienie za życia interesów doczesnych. To jest poczynienie rozporządzeń co do dóbr, jakie się pozostawi, tak by przy śmierci skupić się wyłącznie na relacji z Bogiem. Myśleć wtedy tylko o Bogu i niebie. Te ostatnie chwile są zbyt cenne, by się w nich rozpraszać myślą o ziemskich sprawach. Śmierć nadaje największy blask koronie wybranych, ponieważ chyba właśnie wtedy zbiera się najwięcej zasług, przyjmując śmierć wraz z jej cierpieniami, z poddaniem się i miłością. Ale tych dobrych uczuć podczas śmierci nie będzie miał ten, kto nie praktykował ich za życia. Z tego względu niektóre pobożne osoby, z wielką dla siebie korzyścią, mają zwyczaj raz w miesiącu, po spowiedzi i przyjęciu Komunii Świętej, ponawiać oświadczenie gotowości na śmierć, wyobrażając sobie, że są już blisko niej, blisko rozstania z życiem. W mojej książeczce o nawiedzaniu Najświętszego Sakramentu znajduje się taki akt, który, jako że jest krótki, można przeczytać w niedługim czasie. Jest to słuszne, bo bardzo trudno uczynić w chwili śmierci to, czego się nie robiło za życia. Wielka służebnica Boża, siostra Katarzyna od świętego Alberta, karmelitanka, umierając wzdychała i mówiła: drogie siostry, nie wzdycham z lęku przed śmiercią, gdyż oczekuję jej od 25 lat. Wzdycham, widząc tylu błądzących, którzy spędzają życie w grzechach i odkładają do śmierci pojednanie się z Bogiem. A mnie teraz z trudnością przychodzi wymówienie imienia Jezus. Zastanów się zatem, mój bracie, czy twoje serce nie jest obecnie przywiązane do jakiejś ziemskiej rzeczy, do osoby, stanowiska, domu, pieniędzy, towarzystwa, rozrywek. I uświadom sobie, że nie jesteś nieśmiertelny. Kiedyś, być może już wkrótce, będziesz musiał to wszystko opuścić. Po co więc być do tego przywiązanym, ryzykując niespokojną śmierć? Bez zwłoki ofiaruj to wszystko Bogu, wyrażając gotowość porzucenia tego, kiedy On chce. Jeśli chcesz umrzeć pogodzony ze swym losem, powinieneś już teraz zgodzić się na wszystkie przeciwności, jakie mogą cię spotkać, i pozbyć się przywiązania do ziemskich rzeczy. Postaw się w obliczu śmierci, a zobaczysz marność wszystkiego. Święty Hieronim mówi: łatwo gardzi wszystkim, kto stale myśli, że czeka go śmierć. Jeśli nie dokonałeś jeszcze wyboru stanu życia, to wybierz sobie taki, którego pragnąłbyś w chwili śmierci, który uczyniłby ci ją lżejszą. Jeśli zaś już sobie go wybrałeś, postępuj tak, jakbyś w owej chwili pragnął postępować w tymże stanie. Traktuj każdy dzień tak, jakby to był ostatni dzień twojego życia. Każde działanie tak, jakby to było twoje ostatnie dzieło, ostatnia modlitwa, ostatnia spowiedź, ostatnia komunia. W każdej godzinie wyobrażaj sobie, że już umierasz,
leżysz wyprężony w łóżku i słyszysz wewnętrznie owe słowa: wychodź z tego świata. O jakże bardzo pomoże ci ta myśl do dobrego postępowania i do nabrania dystansu wobec świata. Błogosławiony ów sługa, którego, gdy Pan jego przyjdzie, znajdzie tak czyniącego. Kto w każdej godzinie oczekuje śmierci, ten na pewno umrze dobrze, choćby nawet zmarł nagle. Modlitwa. Każdy chrześcijanin winien być gotowy do następującej modlitwy w chwili, gdy przekażą mu informacje o nieuchronnej śmierci. A zatem, mój Boże, pozostaje mi już niewiele godzin. Chcę w tym krótkim czasie ukochać Cię, jak tylko mogę w tym życiu, aby jeszcze bardziej kochać Cię w przyszłym. Niewiele już mogę Ci ofiarować. Ofiaruję Ci przynajmniej moje obecne cierpienia. Składam Ci ofiarę swego życia w zjednoczeniu z ofiarą, którą Jezus Chrystus złożył za mnie na krzyżu. Panie, ból, jaki znoszę, jest niewielki i lekki w porównaniu z tym, na co zasłużyłem. Jakikolwiek jednak jest, przyjmuję go na znak miłości, jaką do Ciebie żywię. Zgadzam się na wszelkie kary, jakie chcesz na mnie zesłać w tym i przyszłym życiu, bylebym tylko mógł kochać Cię w wieczności. Każ mnie, ile Ci się spodoba, ale nie odmawiaj mi swojej miłości. Uznaję, że nie zasługuję na kochanie Ciebie, skoro tyle razy wzgardziłem Twoją miłością, ale Ty nie potrafisz odtrącić skruszonej duszy. Żałuję, o dobro najwyższe, że Cię obrażałem. Kocham Cię z całego serca i całą swą ufność pokładam w Tobie. Twoja śmierć, mój Odkupicielu, to moja nadzieja. W Twoje przebite ręce składam moją duszę. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie wybawiłeś, Panie Boże wierny. O mój Jezu, Ty przelałeś swoją krew, aby mnie zbawić. Nie pozwól, bym się odłączył od Ciebie. Kocham Cię, wieczny Boże, i mam nadzieję kochać Cię na wieczność. Maryjo, moja Matko, wspomóż mnie w tej ważnej chwili. Teraz Tobie powierzam ducha mojego. Powiedz swojemu Synowi, by miał dla mnie miłosierdzie. Tobie się polecam. Zachowaj mnie od piekła. Rozmyślanie 11. Wartość czasu. Synu, pilnuj czasu. Punkt 1. Synu, mówi Duch Święty, pilnuj pieczołowicie czasu, który jest rzeczą najcenniejszą i największym darem, jakiego Bóg może udzielić żyjącemu człowiekowi. Także i poganie rozumieli wagę czasu. Seneka mówił, że nie ma ceny odpowiadającej wartości czasu. Czas nie ma ceny. Ale najlepiej wartość czasu znali święci. Święty Bernardyn ze Sieny powiedział, że jedna chwila waży tyle, co sam Bóg, gdyż w każdej chwili człowiek może poprzez akt skruchy lub miłości zyskać Bożą łaskę i wieczną chwałę. Człowiek może w krótkim czasie zdobyć łaskę i chwałę. Czas ma tę samą wartość, co Bóg, bo w dobrze wykorzystanym czasie zdobywa się Boga. Czas to skarb, jaki można znaleźć tylko w tym życiu. W przyszłym go nie ma, ani w piekle, ani w niebie. W piekle słychać płacz potępionych. Ach, gdybyż nam dano choćby jedną godzinę! Zapłaciliby każdą cenę za godzinę, w której mogliby jeszcze zapobiec swojemu upadkowi, ale nigdy już jej mieć nie będą. W niebie natomiast płaczu nie ma, ale gdyby zbawieni mieli płakać,
to tylko z tego powodu, że w tym życiu stracili czas, w którym mogliby zapracować na swoją większą chwałę, a tego czasu już więcej mieć nie będą. Pewna zmarła zakonnica, benedyktynka, ukazawszy się komuś jako obdarzona chwałą nieba, powiedziała, że jest w pełni szczęśliwa, ale gdyby miała sobie czegoś życzyć, to tylko tego, by wrócić do życia i cierpieć dla wysłużenia sobie większej chwały. I dodała, że zgodziłaby się nosić tę bolesną chorobę, na którą umarła, aż do dnia sądu ostatecznego, by uzyskać chwałę odpowiadającą zasłudze jednego tylko zdrowaś Maryjo. A ty, mój bracie, na co przeznaczasz swój czas? Dlaczego zawsze odkładasz do jutra to, co mógłbyś zrobić dzisiaj? Pomyśl, że czas przeszły już do ciebie nie należy, a czas przyszły jeszcze nie jest twój. Na czynienie dobra masz tylko czas obecny. W tym względzie ostrzega święty Bernard. Jakim prawem, nieszczęśniku, pokładasz nadzieję w przyszłości, tak jakby ojciec poddał czas twojej władzy? A święty Augustyn mówi: jak możesz sądzić, że dysponujesz dniem, ty, który nie dysponujesz nawet godziną? Jak możesz sobie obiecywać dzień jutrzejszy, nie wiedząc, czy masz przed sobą choćby jedną godzinę życia? Dlatego święta Teresa słusznie wnioskuje: jeśli dziś nie jesteś gotowy umrzeć dobrze, to lękaj się, abyś nie umarł źle. Bo umrzeć możesz właśnie dziś. Modlitwa. O mój Boże, dziękuję Ci za czas, który mi dajesz dla naprawienia nieporządków mojej przeszłości. Gdybym miał umrzeć w tej chwili, najbardziej bolesna byłaby dla mnie myśl o straconym, roztrwonionym czasie. Ach, mój Panie, Ty mi dałeś czas po to, bym Cię kochał, a ja go przeznaczyłem na obrażanie Ciebie. Zasłużyłem, byś mnie wtrącił do piekła już w pierwszym momencie, w którym odwróciłem się od Ciebie, ale Ty mi przebaczyłeś i wezwałeś mnie do pokuty. Obiecałem, że nigdy już Cię nie znieważę, ale potem ileż razy wracałem do ubliżania Ci, a Ty znowu mi wybaczałeś. Niech na wieki będzie błogosławione Twoje miłosierdzie. Gdyby ono nie było nieskończone, jakże mógłbyś mnie znosić do tego stopnia? Któż miałby dla mnie aż tyle cierpliwości, ile Ty mi jej okazałeś? Jakże mi przykro, że Cię obraziłem, tak dobrego Boga. Mój drogi Zbawicielu, powinienem Cię pokochać już choćby dla samej tej cierpliwości, jaką dla mnie miałeś. Ach, nie dozwól, abym żył dalej niewdzięczny wobec Twojej miłości do mnie. Oderwij mnie od wszystkiego i pociągnij mnie całego ku Twojej miłości. Nie, mój Boże, już nie chcę marnować czasu, który mi dałeś na naprawienie popełnionego zła. Chcę go przeznaczyć w całości na służenie Ci i kochanie Cię. Użycz mi ku temu siły, daj mi świętą wytrwałość. Kocham Cię, nieskończona dobroci, i mam nadzieję kochać Cię na całą wieczność. Dziękuję Ci, Maryjo. Ty wyjednałaś mi ten czas życia. Bądź przy mnie także teraz i spraw, abym go w całości poświęcił na kochanie Twojego Syna, mojego Odkupiciela, oraz Ciebie, mojej Królowej i Matki. Punkt drugi. Nie ma na świecie rzeczy cenniejszej niż czas, ale zarazem bardziej lekceważonej przez ludzi światowych. Na to właśnie skarżył się święty Bernard. Nie ma niczego nad czas droższego, lecz i niczego mniej cenionego. I kontynuował: przemijają dni, które powinny służyć ku zbawieniu,
a nikt nie jest świadomy, że stracony dzień nigdy już nie wróci. Oto widzisz gracza, który dniami i nocami trwoni czas na grę. Gdy go zapytasz, co robi, odpowie: ot, zabijam czas. Oto widzisz włóczy kija wałęsającego się godzinami po ulicach, przyglądającego się przechodniom i prowadzącego bezwstydne lub bezużyteczne rozmowy. Jeśli go zapytasz, co robi, odpowie: a nic takiego, po prostu zabijam czas. Biedni ślepcy, co tracą tyle dni, dni, które nigdy już nie wrócą. O ty lekceważony czasie, w chwili śmierci ciebie będą najbardziej pragnąć ludzie światowi. Będą wtedy chcieli jeszcze jednego roku, jeszcze jednego miesiąca, jeszcze jednego dnia, ale już ich nie dostaną. Zamiast tego usłyszą: czasu już nie będzie. Czegóż nie dałby każdy z nich za choćby jeden tydzień, jeden dzień czasu, by się lepiej policzyć ze swoim sumieniem? Święty Wawrzyniec Justyniani mówi, że taki człowiek oddałby cały swój majątek za tylko jedną godzinę do dyspozycji. Za jedną godzinę wyrzekłby się dóbr materialnych, stanowisk, przyjemności życiowych. Ale ta godzina nie będzie mu dana. Obecny przy nim kapłan powie: pospiesz się, duszo chrześcijańska. Nie zwlekaj z opuszczeniem tego świata. Nie ma tu już dla ciebie czasu. Dlatego Salomon napomina nas, byśmy pamiętali o Bogu i starali się o Jego łaski, zanim zabraknie nam światła. Pomnij na Stwórcę swego, zanim zaćmi się słońce i światło. Jakimi obawami napełnia to podróżującego, gdy widzi, że zabłądził, a zapadła noc i nie ma już czasu na odnalezienie właściwej drogi. Takie same obawy będzie przeżywał w chwili śmierci ten, kto żył na tym świecie wiele lat, a nie poświęcił ich dla Boga. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie już mógł działać. To śmierć będzie dla niego tym czasem nocy, kiedy to nic już nie będzie można zrobić. Bóg wezwał przeciw mnie czas. Sumienie przypomni mu wówczas, ile miał czasu do dyspozycji, a spędził go na szkodę swej duszy, ile otrzymał od Boga łask i wezwań do świętości, a nie chciał z nich skorzystać, a następnie zrozumie, że droga do czynienia dobra została już zamknięta. Zawoła wtedy ze łzami: o jakże byłem głupi, o czasie zmarnowany, o moje życie stracone, o roztrwonione lata, w których mogłem się uświęcić, ale tego nie zrobiłem, a teraz nie ma już na to czasu. Ale na co się zdadzą te lamenty i wzdychania, gdy spektakl już się kończy, światła gasną, a umierający wkracza w tę wielką chwilę, od której zależy jego wieczność. Modlitwa. Ach mój Jezu, Ty poświęciłeś całe swe życie na to, by mnie zbawić. Nie było ani jednej chwili, w której nie ofiarowałbyś się za mnie przedwiecznemu Ojcu, aby dla mnie uzyskać przebaczenie i zbawienie wieczne. Ja natomiast od tylu już lat jestem na tym świecie, a ile z nich poświęciłem Tobie? Ach, ilekroć wspomnę, co robiłem, dręczą mnie wyrzuty sumienia. Złego było wiele, dobrego mało, a nawet gdy było, to pełne niedoskonałości, oziębłości, egoizmu i niedbalstwa. Ach mój Odkupicielu, wszystko tak się toczyło, bo nie pamiętałem, ile dla mnie zrobiłeś. Ja o Tobie zapomniałem, ale Ty o mnie pamiętałeś. Podczas gdy ja uciekałem od Ciebie, Ty dążyłeś do kontaktu ze mną i wiele razy przywoływałeś mnie do swojej miłości. Oto jestem, mój Jezu,
Już nie chcę ci się opierać. Nie chcę ryzykować utraty twojej łaski. Żałuję, o najwyższe dobro, że przez grzech odłączyłem się od ciebie. Kocham cię, dobroci nieskończona, godna nieskończonej miłości. O nie, dozwól, abym znowu marnował czas, który mi dałeś w swoim miłosierdziu. Mój ukochany Zbawicielu, uświadamiaj mi zawsze miłość, jaką mi okazałeś i cierpienie, jakie za mnie zniosłeś. Spraw, bym zapomniał o wszystkim, co nie łączy się z Tobą, bym przez tę resztę życia, jaka mi pozostała, myślał tylko o kochaniu Cię i sprawianiu Ci radości. Kocham Cię, mój Jezu, moja miłości, moje wszystko. Przyrzekam Ci wzbudzanie aktów miłości, zawsze ilekroć sobie o tym przypomnę. Obdarz mnie świętą wytrwałością. Całą moją nadzieję pokładam w zasługach Twojej krwi i ufam też Twojemu wstawiennictwu, o moja droga Matko Maryjo. Punkt trzeci. Chodźcie, dopóki macie światłość. Musimy iść drogą pańską w tym życiu, dopóki mamy jeszcze światło, bo podczas śmierci ono zgaśnie. To nie będzie odpowiedni czas na przygotowywanie się. W ten czas powinniśmy wejść już przygotowani. Bądźcie gotowi. Nie da się już wtedy nic zrobić, co się wcześniej zrobiło. To już pozostanie utrwalone. Ach, gdyby ktoś otrzymał wiadomość, że wkrótce ma się odbyć proces, w którym zapadnie wyrok decydujący o jego życiu albo całym majątku. Jakże by się starał o dobrego adwokata, jakże usilnie przekonywałby o swoich racjach właściwych w sprawie urzędników, aby sobie zapewnić pomyślny wyrok. A my co robimy? Wiemy na pewno, że wkrótce, a może to nastąpić w każdej godzinie, ma się odbyć proces w najważniejszej dla nas sprawie, to jest w sprawie naszego wiecznego zbawienia, a trwonimy czas. Powie ktoś: jestem jeszcze młody, oddam się Bogu później. Odpowiem: wiedz, że Pan przeklął drzewo figowe, na którym nie znalazł owoców, choć nie był to jeszcze czas owocowania, jak wzmiankuje Ewangelia. Nie był to czas na figi. Przez to Pan Jezus chciał dać do zrozumienia, że człowiek w każdym wieku, także w młodości, powinien wydawać owoce dobrych czynów. Inaczej zostanie przeklęty i nie wyda tych owoców także w przyszłości. Niech już nikt nigdy nie je owocu z ciebie. Tak odezwał się odkupiciel do tego drzewa. I tak samo też przeklnie tego, którego do siebie wezwał, a ten się opiera. Rzecz uderzająca. Diabeł uważa za zbyt krótki cały czas naszego życia, dlatego ani na chwilę nie przestaje nas kusić. Zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu. Tak więc nasz wróg nie traci czasu, aby nas zgubić, a my tracimy czas dany nam na ratunek? Ktoś inny może powie: a cóż ja takiego złego robię, tracąc czas? Ach, czyż nie jest złem marnowanie czasu na niepotrzebne rozrywki i bezużyteczne rozmowy, które nic naszej duszy nie dają? Czy Bóg dał nam ten czas po to, byśmy go trwonili? Nie, mówi Duch Święty. Nie trać dnia dobrego i cząstka dobrego daru niechaj cię nie mija. Ci robotnicy z przypowieści, o których pisze święty Mateusz, nie robili wprost nic złego, a tylko tracili czas, ale właśnie za to zganił ich właściciel winnicy. Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? W dzień sądu Jezus Chrystus zażąda od nas zdania rachunku z każdego niepotrzebnego słowa.
Każdy czas niepoświęcony Bogu to czas stracony. Straciłeś wszelki czas, w którym nie myślałeś o Bogu, mówi święty Bernard. Dlatego Pan nas upomina. Każdego dzieła, które Twa ręka napotka, podejmij się według Twych sił, bo nie ma żadnej czynności w Szeolu, do którego zdążasz. Czcigodna siostra Joanna od Trójcy Świętej, karmelitanka, mawiała, że w życiu świętych nie ma jutra. Jest ono natomiast w życiu grzeszników, którzy ciągle mówią później, później i tak dochodzą do śmierci. Oto teraz dzień zbawienia. Teraz, nie jutro. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dziś Bóg na ciebie woła, byś czynił dobrze, więc dziś to rób, bo jutro może albo nie będziesz już miał czasu, albo Bóg więcej już na ciebie nie zawoła. A jeśli w przeszłości miałeś nieszczęście zużywać czas na obrażanie Boga, to staraj się opłakiwać to przez tę resztę życia, jaka ci jeszcze pozostała, jak to sobie postanowił czynić król Ezechiasz. Będę rozmyślał z goryczą w duszy o wszystkich moich latach. Bóg daje ci życie, byś mu w nim wynagrodził stracony uprzednio czas. Odkupiajcie czas, bo dni są złe. Święty Anselm komentuje to następująco. Odkupisz czas, robiąc to, coś poprzednio zrobić zaniedbał. Święty Hieronim mówi o świętym Pawle, że choć był ostatnim z apostołów w kolejności powołania, to jednak co do zasług stał się pierwszym dzięki temu, co zdziałał po swoim powołaniu, gdyż pracował więcej niż inni. Gdybyśmy nawet nie mieli innych ku temu powodów, pomyślmy, że w każdej chwili możemy powiększyć zasób naszych dóbr wieczystych. Gdybyś miał możliwość nabycia takiej ilości ziemi, ile byś obszedł w ciągu dnia, albo takiej ilości pieniędzy, jaką w ciągu dnia zdołałbyś przeliczyć, jakże byś się z tym spieszył. A nie masz oporów przed traceniem czasu, mogąc nabyć w jednej chwili dobra wieczne. Nie mów, że możesz zrobić jutro to, co mógłbyś zrobić dzisiaj, bo ten dzień dzisiejszy zostanie stracony i nigdy już nie wróci. Święty Franciszek Borgiasz, gdy w jego towarzystwie rozmawiano o błahych sprawach, zwracał się do Boga z pobożnymi myślami. Także wyrwany z tego stanu i zapytany o zdanie, nie wiedział, co odpowiedzieć. A kiedy mu zarzucano nieuwagę, odpowiadał: wolę uchodzić za impertynenta, niż marnować czas. Modlitwa. Nie, mój Boże, nie chcę już więcej trwonić tego czasu, który mi dałeś w swym miłosierdziu. Powinienem teraz być już w piekle i tam wylewać jałowe, bezowocne łzy. Dziękuję Ci, że mnie od tego ustrzegłeś, zachowując mnie przy życiu. Chcę zatem przeżyć wyłącznie dla Ciebie te dni, które mi jeszcze pozostały. Gdybym teraz był w piekle, płakałbym w rozpaczy, ale byłoby to bezskuteczne. Teraz też chcę opłakiwać zniewagi, jakie Ci wyrządziłem, ale ten płacz będzie owocny. Wiem na pewno, że mi przebaczysz, bo prorok Izajasz zapewnia mnie o tym. Nie będziesz długo płakał. Miłosierny zmiłuje się nad Tobą. Gdybym był w piekle, nie mógłbym Cię kochać. A teraz Cię kocham i mam nadzieję kochać Cię już zawsze. Gdybym był w piekle, nie mógłbym prosić Cię o Twoje łaski. A teraz słyszę, jak mi mówisz: proście, a będzie Wam dane. Skoro zatem mam jeszcze teraz czas, a wraz z nim możność proszenia Cię o łaski, proszę o dwie: o Boże mojej duszy, o wytrwałość w Twojej służbie
i o Twoją miłość. Jeśli mi je dasz, możesz już później robić ze mną, co zechcesz. Spraw, bym we wszystkich chwilach życia, które mi jeszcze pozostały, zawsze polecał się Tobie, mój Jezu, wołając: Panie, wspomóż mnie! Panie, zmiłuj się nade mną! Spraw, bym Cię już nigdy nie obrażał! Spraw, bym Cię kochał! Najświętsza Maryjo, moja Matko, wyjednaj mi łaskę polecania się zawsze Bogu i proszenia Go o wytrwałość oraz Jego świętą miłość. Rozmyślanie 12. Ważność zbawienia. Starajcie się pilnie własnymi sprawami się zajmować. Punkt 1. Sprawa wiecznego zbawienia jest dla nas niewątpliwie ważniejsza niż jakakolwiek inna, ale chrześcijanie najmniej o nią dbają. Nie zaniedbuje się żadnych innych starań, ani nie traci się czasu dla uzyskania jakiegoś stanowiska, wygrania procesu, doprowadzenia do skutku zamierzonego małżeństwa. Iluż rad się w tym celu zasięga, iluż środków się używa, nieraz się nie dojada, nieraz się nie dosypia. A co się robi dla zdobycia zbawienia wiecznego? Jak się spędza życie? Nic się nie robi. Raczej robi się wszystko, by je stracić. Większość chrześcijan żyje tak, jakby sąd Boży, piekło, niebo i wieczność nie były prawdami wiary, ale jakimiś historyjkami wymyślonymi przez poetów. Gdy się przegra proces lub gdy żniwa się nie udadzą, jak bardzo się nad tym boleje. Jakże usilnie się stara wyrównać poniesioną stratę. Jeśli się zgubi koń lub pies, ileż trudu się wkłada, by go znaleźć. Gdy zaś straci się Bożą łaskę, śpi się smacznie, dowcipkuje się i śmieje. Zdumiewające! Każdy się wstydzi, gdy go nazwą niedbałym w sprawach światowych, a tak wielu się nie wstydzi zaniedbywania spraw wieczności, która wszystkiemu nadaje znaczenie. Nasi chrześcijanie nazywają świętych mądrymi, gdyż ci troszczyli się tylko o swoje zbawienie. Natomiast oni sami troszczą się o wszelkie sprawy światowe, a w ogóle nie dbają o swą duszę. Wy natomiast, moi bracia, mówi święty Paweł, dbajcie tylko o wielką sprawę waszego zbawienia wiecznego, bo ona ma dla was największe znaczenie. To jest w najściślejszym tego słowa rozumieniu wasza własna sprawa. Starajcie się pilnie własnymi sprawami się zajmować. Uświadommy więc sobie, że zbawienie wieczne jest dla nas sprawą najważniejszą, jedyną i nieodwracalną. W tym sensie, że raz tu się pomyliwszy, naprawić tego błędu już nie można. Jest to sprawa najważniejsza, tak, bo najbardziej brzemienna w skutki, odnosząca się do duszy, którą gdy się utraci, utraci się wszystko. Powinniśmy uważać duszę za cenniejszą od wszystkich ziemskich dóbr. Dusza jest cenniejsza niż cały świat, mówi święty Jan Chryzostom. Aby to zrozumieć, wystarczy wiedzieć, że Bóg wydał swego Syna na śmierć dla zbawienia naszych dusz. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Odwieczne Słowo nie zawahało się odkupić naszych dusz własną krwią. Za wielką cenę zostaliście nabyci. Jeden ze świętych autorów mówi, że człowiek wydaje się ważyć tyle samo, co Bóg. Człowiek został odkupiony za tak wielką cenę, że wydaje się mieć tę samą wartość, co Bóg. Dlatego Pan Jezus mówi: co da człowiek w zamian za swoją duszę? Skoro więc dusza znaczy tak wiele,
to jakim ziemskim dobrem mógłby człowiek zrekompensować jej utratę? Miał rację święty Filip Neri, nazywając głupcem tego, kto nie troszczy się o zbawienie swej duszy. Gdyby byli na tym świecie ludzie o duszy śmiertelnej i o duszy nieśmiertelnej, i gdyby ci śmiertelni widzieli nieśmiertelnych, zajętych całkowicie sprawami tego świata, zdobywaniem zaszczytów, ziemskich dóbr i upajaniem się ziemskimi przyjemnościami, na pewno by im powiedzieli: o jakże głupi jesteście, możecie zabiegać o dobra wieczne, a myślicie o tych sprawach nędznych i przemijających, skazując się tym samym na wieczne męki w przyszłym życiu. Zostawcie myślenie o tych ziemskich dobrach nam, biedakom, dla których wraz ze śmiercią wszystko się kończy. Ale my wszyscy mamy nieśmiertelną duszę. Jak więc to się dzieje, że tak wielu ją traci dla marnych uciech tej ziemi? Jak to się dzieje, pyta Salvianus, że chrześcijanie wierzą w sąd Boży, piekło, wieczność, a mimo to żyją, nie bojąc się ich? Jaka jest przyczyna tego, że chrześcijanin, wierząc w rzeczy przyszłe, nie obawia się przyszłości? Modlitwa. Ach, mój Boże, na cóż to poświęciłem tyle lat życia, które mi podarowałeś, abym się starał o wieczne zbawienie? Ty, mój Odkupicielu, nabyłeś moją duszę za cenę swojej krwi, a następnie mi ją przekazałeś, abym się starał ją zbawić. Ja zaś dążyłem do jej zguby, znieważając Ciebie, który tak bardzo mnie ukochałeś. Dziękuję Ci, że dajesz mi jeszcze czas na naprawienie tego wszystkiego, a jakże tego wiele, co popsułem. Straciłem swoją duszę i Twoją cudowną łaskę. Panie, żałuję tego z całego serca. Ogromnie mi przykro. O, wybacz mi, a ja postanawiam od dziś stracić raczej wszystko, łącznie z moim życiem, niż Twoją przyjaźń. Kocham Cię ponad wszelkie dobro i zawsze będę Cię chciał kochać. O dobro najwyższe, godne nieskończonej miłości. Wspomóż mnie jednak, mój Jezu, żeby to moje postanowienie nie stało się podobne do tylu innych poczynionych w przeszłości, którym się sprzeniewierzyłem. Spraw, bym raczej umarł, niż miał wrócić do obrażania Cię i przestać Cię kochać. O Maryjo, moja nadziejo, ratuj mnie poprzez wyproszenie dla mnie świętej wytrwałości. Punkt drugi. Sprawa zbawienia wiecznego jest dla nas w tym życiu kwestią nie tylko najważniejszą, ale i jedyną. Potrzeba tylko jednego. Święty Bernard skarży się na zaślepienie chrześcijan, którzy nazywają głupstwem dziecięce zabawy, natomiast swoje zabawy zwą interesami. Głupstwa dzieci nazywa się głupstwem, zaś głupstwa dorosłych poważną sprawą. A właśnie tak jak dorośli są więksi niż dzieci, tak też ich głupstwa są większe niż dziecięce. A Pan mówi: cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Jeśli się zbawisz, mój bracie, nie będzie ważne to, że na tym świecie byłeś biedny, udręczony i wzgardzony. Dostąpiwszy zbawienia, nie zaznasz już niedoli i będziesz szczęśliwy przez całą wieczność. Lecz jeśli wskutek swoich błędów się potępisz, to na cóż ci się w piekle zda, że na tym świecie zaznałeś wszelkich uciech, że byłeś bogaty i honorowany? Utraciwszy duszę, traci się rozkosze, bogactwa, zaszczyty, wszystko. Co odpowiesz Jezusowi Chrystusowi w dniu rozrachunku? Gdyby jakiś król wysłał do jakiegoś miasta swojego posła dla załatwienia jakiejś ważnej sprawy,
a ten, zamiast zabiegać wokół tej sprawy, dbałby tylko o urządzanie bankietów, przedstawień i zabaw, powodując przez to zły obrót tej sprawy, jak rozliczyłby się z królem, wróciwszy z powrotem? A o ileż ściślejszego rozliczenia zażąda na sądzie pan od tego, kogo umieścił na ziemi nie dla zabaw, nie dla bogacenia się, nie dla odbierania honorów, ale dla zbawienia duszy. I kto o wszystko zabiegał, tylko nie o tę duszę? Ludzie światowi myślą tylko o teraźniejszości, nie o przyszłości. Święty Filip Neri spotkał pewnego razu w Rzymie Franciszka Zazzere, utalentowanego młodzieńca, bardzo przywiązanego do świata, i tak się doń odezwał. Mój synu, zrobisz świetną karierę. Zostaniesz wziętym adwokatem, później prałatem, później może kardynałem, a w końcu kto wie, może nawet samym papieżem. A potem? A potem? Idź, zakończył, i rozmyślaj nad tymi dwoma ostatnimi słowami. Franciszek poszedł do domu i zastanawiając się nad tymi dwoma słowami, a potem, zerwał w końcu ze swymi światowymi skłonnościami, a potem nawet porzucił świat. Wstąpił do zgromadzenia tegoż świętego Filipa i zaczął dążyć tylko do Boga. Jedyna to sprawa, bo tylko jedną duszę mamy. Pewien książę prosił Benedykta XII o coś, czego papież nie mógł zrobić bez grzechu. Kazał księciu odpowiedzieć przez posła następująco. Gdybym miał dwie dusze, mógłbym jedną stracić dla ciebie, a drugą zachować dla siebie. Ale ponieważ mam tylko jedną, nie mogę ani nie chcę jej stracić. Święty Franciszek Ksawery mawiał, że na tym świecie istnieje tylko jedno dobro i tylko jedno zło. Dobro to się zbawić, zło to się potępić. To samo mówiła święta Teresa swoim zakonnicom. Moje siostry, jedna dusza, jedna wieczność. Chciała przez to powiedzieć, gdy się straci tę jedyną duszę, straci się wszystko. Gdy się duszę raz straci, straci się ją na wieczność. Dlatego Dawid błagał: o jedno proszę Pana, tego poszukuję, bym w domu Pańskim przebywał. Panie, o jedną rzecz Cię proszę, o zbawienie duszy, o nic innego. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Kto się nie boi i nie drży wobec możliwości zatraty siebie, ten się nie zbawi. Stąd wynika, że dla zbawienia trzeba się trudzić i zadawać sobie gwałt. Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Dla osiągnięcia zbawienia konieczne jest, by nasze życie w chwili śmierci okazało się podobne do życia Jezusa Chrystusa. Bóg przeznaczył powołanych na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna. Dlatego powinniśmy z jednej strony unikać okazji do grzechu, a z drugiej stosować środki konieczne do osiągnięcia zbawienia. Królestwo Boże nie będzie dane lekko duchom, lecz tym, którzy rzetelnie pracują w Bożej służbie, mówi święty Bernard. Wszyscy chcieliby się zbawić, ale bez mozołu. Święty Augustyn mówi: dziwna rzecz. Diabeł tak się trudzi i nie śpi, żeby cię zgubić, a ty jesteś tak niefrasobliwy, gdy chodzi o twoje wieczne szczęście lub nieszczęście. Twój wróg czuwa, a ty śpisz. Modlitwa. Ach mój Boże, dziękuję Ci, że obecnie wolno mi przebywać u Twych stóp, a nie w piekle,
na które tylekroć zasłużyłem. Ale na co by mi przydało się życie, przy którym mnie zachowałeś, gdybym miał nadal żyć pozbawiony Twojej łaski? Ach, niech nigdy do tego nie dojdzie. Odwróciłem się od Ciebie, utraciłem Cię, o moje najwyższe dobro. Żałuję tego z całego serca. Obym był raczej umarł przedtem 1000 razy. Tak, utraciłem Cię, lecz Twój prorok daje mi do zrozumienia, że Ty jesteś na wskroś dobry i dajesz się łatwo znaleźć duszy, która Cię szuka. Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka. O ile poprzednio stroniłem od Ciebie, o Królu mego serca, o tyle teraz Cię szukam i nie szukam niczego innego poza Tobą. Kocham Cię ze wszystkich sił. Przyjmij mnie, nie czuj się pohańbionym przez to, że kocha Cię serce gardzące Tobą przez pewien czas. Naucz mnie czynić Twą wolę. Poucz mnie, co mam uczynić, by Ci się przypodobać, bo ja pragnę to wszystko wykonać. Ach mój Jezu, zbaw tę duszę, dla której wylałeś swą krew i oddałeś życie. A na znak, że pragniesz mnie zbawić, daj mi łaskę kochania Cię zawsze, w tym życiu i w przyszłym. Na to liczę na mocy Twoich zasług. I tego się też spodziewam od Twego wstawiennictwa, o Maryjo. Punkt 3. Sprawa najważniejsza, sprawa jedyna, sprawa nieodwracalna. Święty Eusebiusz mówi: zaiste, błędem największym ze wszystkich jest nie dbać o sprawę wiecznego zbawienia. Żaden błąd nie da się porównać z tym właśnie. Na wszystkie bowiem błędy jest jakiś środek zaradczy. Jeśli ktoś zgubi jakąś rzecz, może ją nabyć w inny sposób. Jeśli straci stanowisko, może próbować odzyskania go, a nawet jeśli straci życie, to jeśli się zbawi, ocali je. Ale jeśli się potępi, nie ma już na to żadnego środka zaradczego. Tylko raz się umiera, więc dusza stracona ten jeden raz jest stracona na zawsze. Ta jednorazowa strata kosztuje całą wieczność. Nie pozostaje nic innego niż trwający całą wieczność płacz z innymi nieszczęsnymi głupcami w piekle, gdzie największą udręką jest myśl, że nie istnieje już dla nich czas na zaredzenie ich nędzy. Skończyła się letnia pora, a my nie jesteśmy wybawieni. Zapytaj tych światowych mędrców, pogrążonych w ognistej otchłani, co teraz czują i czy są zadowoleni ze swego pomyślnego losu, jakiego zaznali na ziemi. Teraz, gdy są skazani na to wieczne więzienie. Posłuchaj, jak narzekają, mówiąc: zboczyliśmy z drogi prawdziwej. Ale na co się im zda poznanie popełnionych błędów, teraz, gdy nie ma już możliwości odwrócenia ich wiecznego potępienia? Jakże by się gryzł na tym świecie ten, kto mogąc zaradzić niewielkim kosztem zawaleniu się swojego pałacu, następnego dnia ujrzał go rzeczywiście w gruzach? Jakże by się gryzł, wspominając swoje niedbalstwo wtedy, gdy już jest za późno, by zaradzić nieszczęściu? Największą męką dla potępionych jest myśl, że stracili duszę i potępili się z własnej winy. Sam jesteś winny swojemu zatraceniu, Izraelu, a swój ratunek zawdzięczasz mnie. Święta Teresa mówi, że jeśli ktoś straci z własnej winy suknię, pierścionek, a nawet jakiś drobiazg, nie ma spokoju, nie je i nie śpi. O Boże, jakże bolesne będzie to dla potępionego, gdy wkroczy do piekła. Poczuje się zamknięty w tym więzieniu męczarni. Uświadomi sobie swój tragiczny stan i zrozumie,
że nie ma stąd wyzwolenia na całą wieczność. Zawoła wtedy: ach, straciłem duszę, niebo i Boga. Straciłem wszystko na zawsze. A dlaczego? Z własnej winy. Ale może ktoś powie: jeśli nawet popełnię ten grzech, to dlaczego miałbym się zaraz potępić? Może się jeszcze zbawię? Odpowiem: ale możesz się też potępić. Owszem, nawet jest to bardziej prawdopodobne, bo Pismo Święte grozi potępieniem zatwardziałym grzesznikom, a ty się do nich, przynajmniej obecnie, zaliczasz, skoro tak mówisz. Biada synom zbuntowanym, biada im, że uciekli daleko ode mnie. Zguba ich czeka za bunt podniesiony. Czy przez ten grzech, który popełniasz, nie wystawiasz przynajmniej na wielkie niebezpieczeństwo swojego wiecznego zbawienia i nie stawiasz go pod znakiem zapytania? Niewątpliwie tak. A przecież ono nie jest czymś, co można by lekkomyślnie wystawiać na niebezpieczeństwo. Nie chodzi tu przecież o jakiś dom, posiadłość, stanowisko. Chodzi tu, jak mówi święty Jan Chryzostom, o ryzyko pogrążenia się w wiecznych męczarniach, utraty wiekuistego raju. I tę sprawę, od której dla ciebie wszystko zależy, chcesz rzucić na los tego być może? Mówisz: kto wie, może się nie potępię. Mam nadzieję, że później Bóg mi przebaczy. Później? A co teraz? Teraz już sam skazujesz się na piekło. Powiedz, czy rzuciłbyś się do studni, mówiąc, że może unikniesz śmierci? Z pewnością nie. Jak więc możesz opierać swe wieczne zbawienie na tak kruchej nadziei, na tym, kto wie? O iluż się potępiło, żywiąc tę przeklętą nadzieję. Przeklętą, bo czyż nie wiesz, że nadzieja zatwardziałych w chęci grzeszenia to w rzeczywistości nie żadna nadzieja, tylko złudzenie i zuchwalstwo, które Bóg skłania nie do miłosierdzia, ale do jeszcze większej surowości? Jeśli teraz mówisz, że wątpisz, czy będziesz w stanie oprzeć się pokusie i władającej tobą namiętności, to tym bardziej, jak im się oprzesz po popełnieniu grzechu, kiedy to sił duchowych wcale ci nie przybędzie, lecz przeciwnie, ubędzie? A to dlatego, że z jednej strony będziesz bardziej zaślepiony i zatwardziały w złu, a z drugiej zabraknie ci Bożej pomocy. Chyba bowiem nie sądzisz, że Bóg będzie ci przymnażać swego światła i łaski w miarę jak ty będziesz mnożyć swoje grzechy. Modlitwa. Ach, mój Jezu, przypominaj mi zawsze o swojej śmierci, którą poniosłeś za mnie, i obdarzaj mnie ufnością. Obawiam się, że przy śmierci szatan będzie mnie pobudzał do rozpaczy z powodu tak wielu zdrad, jakich się względem ciebie dopuściłem. Ileż to razy pod natchnieniem światła, którego mi udzieliłeś, obiecywałem ci, że już cię nigdy nie obrażę, a potem znowu odwracałem się od ciebie z nadzieją, że mi przebaczysz. Zatem to dlatego cię tak raniłem, ponieważ mnie nie karałeś. Ponieważ okazywałeś mi coraz więcej miłosierdzia, a ja coraz bardziej cię znieważałem. Mój Odkupicielu, zanim rozstanę się z życiem, daj mi wielki żal za grzechy. O najwyższe dobro, żałuję, że ci sprawiałem przykrość. Odtąd przyrzekam ci, że będę wolał raczej umrzeć 1000 razy, niż raz się ciebie wyrzec. A tymczasem pozwól mi usłyszeć od ciebie to, co powiedziałeś do Marii Magdaleny. Twoje grzechy są odpuszczone. Poza tym spraw, abym bardzo żałował za swoje grzechy,
zanim stanę w obliczu śmierci. W przeciwnym razie obawiam się, że moja śmierć będzie niespokojna i nieszczęśliwa. Nie bądź dla mnie postrachem, ty, moja ucieczko, w dniu nieszczęścia. W tej ostatniej chwili, o mój Jezu ukrzyżowany, nie bądź dla mnie przyczyną lęku. Gdybym bowiem miał umrzeć, nie opłakawszy przedtem moich grzechów i nie ukochawszy ciebie, wówczas twoje rany i twoja krew napełniłyby mnie raczej trwogą niż ufnością. Zatem nie proszę cię na czas pozostałego mi jeszcze życia o ziemskie pociechy i dobra, ale o żal za grzechy i o miłość ku tobie, mój drogi Zbawicielu. Wysłuchaj mnie przez wzgląd na tę miłość, która cię skłoniła do poświęcenia za mnie twojego życia na Kalwarii. Maryjo, moja Matko, uproś dla mnie te łaski wraz ze świętą wytrwałością aż do śmierci. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.